Łyżwy, rękawiczki, kask. Nauczymy cię jeździć. Ups, nie wyszło. Zobaczysz, to wielka frajda. Wiarzami w ogródku. Teraz wszyscy możemy.
możemy jeździć w spokoju. Chyba Pomidor też potrzebuje lekcji łyżwiarstwa. Co za świetny dzień! A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Łyżwiarką! Radia KPX97, nadającego na żywo w ten wspaniały wigilijny wieczór. Świętujmy wszyscy razem przy dźwiękach tych pięknych kolęd. Świętego Mikołaja jest zniszczona i nie pracuje. Powtarzam, fabryka nie pracuje. Co? Ale jak? Dlaczego? Dlaczego? Wszystko to przez ogromny balon. Kukin? Czyli nie będzie żadnych prezentów? I to dla nikogo. Szybko, pędziak! Czapka elfa. Kredki. Wstążka. Pomożemy Mikołajowi zrobić prezenty. O-o! Ostrożnie, duchu! Witajcie w fabryce zabawek. Mamy przed sobą mnóstwo pracy. A narzędzia? Tutaj są. Popatrzcie! Śpiący królik. Ja będę pakować. A gdzie twoja czapka? To są rogi Renifera. W takim razie jestem Reniferem.
Jak Mikołaj dowie się, skąd odebrać prezenty? Już wiem! Mikołaju! Prezenty są tutaj! Tutaj! A co, jeżeli nas nie znajdzie? Patrz! Nasza fabryka jest najlepsza! Szybko, elfie Tete! Potrzebujemy więcej świateł! Bycie elfem rządzi! Będzie. Zanieśmy mu te prezenty. Jak? Jesteśmy elfami, nie ośmiornicami. Puszczaj pomysł. Chyba mam pomysł. Tutaj, pomidorze. Dobry piesek. Nie zdechł pies, tylko przynieś tutaj. Kukin! Jeśli będziesz tu malował, nikt nas nie zobaczy. Chodźmy, autobus zaraz odjeżdża. Pobawicie się z nami? Tak? Dalej! Gdzie jest Kolitas? Dobranoc, Kleo. Dobranoc, Pimponie. Dobranoc, Ramono. Dobranoc, Ośmiorniczko. Ciii. I dobranoc dla mnie.
Chcę tylko wrócić do łóżka. W nocy zupełnie nie mogłam spać przez potwora. Przez potwora? Tutaj? I teraz boję się ciemności. Potwora. Więc opisz mi, jak wyglądał. No, jest jak wąż. Z paszczą, o taką i rogami. To takie straszne. Potworze, bo tym razem to my cię wystraszymy. Weźmy przybornik krawiecki. Ja tam wejdę, bo jestem najstarsza. No dobrze, możecie pójść ze mną. Potwór boi się ciemności, bo nie wie, co w niej siedzi. Skoro nie wie, to czego się boi? Ten potwór naprawdę będzie się bał. Wystraszę go brokatem. I jeszcze... A, nie chodź za mną! Czemu za mną chodzisz? Ten potwór nie ma pojęcia, z kim zadarł. Projektowanie piżam przeciw potworom rządzi. Gotowi? Wow! Wow! No dobrze, potworze, bój się! A, potwór! Halo? Halo? To ja, Cleo! Spójrz, to twój potwór!
Już w porządku. Nareszcie możemy się porządnie wyspać. Prawda, Kolitas? Chyba ktoś tu już przestał się bać. Już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Projektantką mody. Przybyło akrylowe wsparcie. Tak, farba. Do malowania, prędko, zanim Maripi wróci z próby. Namaluję kwiatki. Mogą być stokrotki? Tak, jasne. A tulipany? Tak, tulipany też. A róże? Tak. I fiołki? Możesz namalować każdy kwiat, który chcesz. Dyczo! Malowanie jest świetne! Tak, malowanie! Stopa? Kukin utknął w wiaderku! O, to wcale nie chcę zejść! Spróbujmy! Nie, stopa! Cóż... To całkiem oryginalny bucik. Dalej! Złaś! A Maripi jest ubrana w piękną sukienkę z kolekcji Prawdziwa Gwiazda Szkolnego Przedstawienia. Moja kariera skończona! Co ja mówię? Moja kariera? Moje życie, a mam tylko 6 lat! Uspokój się i poszukaj pozytywów. Ładnie ci w niebieskim. Przedstawienie już po południu, a moje włosy i sukienka są niebieskie. Co mam teraz zrobić? Zagrać chmurę czy smerfetkę? Szybko! Pandziak! Szczotka! Lusterko! Suszarka! Za chwilę!
Czy wiesz, co to oznacza? Moja przyszłość utonęła właśnie w puszce farby. Racja. Straszny tu bałagan, ale zaraz to naprawimy. Prędko, przysuń fotel. Co zamierzasz zrobić? Zaufaj mi. Wow! Witaj w salonie piękności Cleo. To znaczy salonie Cleo i Kukina. Przynieś trochę wody, proszę. Woda nie za gorąca? Zgaduję, że raczej nie. Czy życzy sobie pani czegoś jeszcze? Może jakieś czasopismo? Dobry pomysł! Teraz to prawdziwy salon piękności. A tutaj zielony. Pięknie, ale żółty jest lepszy. Zielony. Żółty. Zielony. A ja wolę różowy. Brudne. Brudne, brudne, brudne. I już. Hej! O, twoje włosy strasznie się splątały. Poproszę odżywkę. Kolejny tupilan. Tulipan. Ej! Maluj po plakacie! Ta-da! Żartujesz sobie? Nie wyszłabym tak nawet na własne podwórko. Jesteś bardzo wymagającą klientką i nie wiem, czy ci się to spodoba. Ale teraz wyglądam tak prześlicznie. Robienie ludzi na bóstwo rządzi! Patrz, patrz! Co? Czy to fan przyszedł mnie odwiedzić? Zrobiliście plakat! Jest wspaniały! Jeszcze chwilka. Gotowe. Dziękuję! Jesteście największymi fanami! A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę! Fryzjerką! Na literę M będziemy.
dziś ABCDEFG.